Jaka jest dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza dobra nowina? Taka, że grób jest pusty, a zabity Jezus zmartwychwstał. Pierwsze o tym opowiedziały apostołom kobiety, ale kto się przejmie kobietami, które opowiadają takie rzeczy? Czy znajdzie się ktoś, kto wybierze się w drogę, nawet pobiegnie, żeby pójść i zobaczyć? Zrobi to tylko ktoś, komu naprawdę bardzo zależy na tym, żeby te słowa były prawdą. I kimś takim jest Piotr i Jan. Co prawda wszyscy pragnęli zobaczyć Mistrza. Wszyscy pragnęli, aby prawda o śmierci została zmieniona przez prawdę o zmartwychwstaniu. Ale ci dwaj pragnęli tego najbardziej. Jan pragnął tego przez swoją miłość do Jezusa. Był przecież umiłowanym uczniem. Piotr przez swój grzech, przez niedokończony dialog z Mistrzem. Ich rozmowa się urwała i to urwała się w strasznie głupim miejscu. Piotr chciał powiedzieć jeszcze jedno słowo. Jedno słowo, które sprawi, że przestaną mu brzmieć w uszach te słowa, które Jezus usłyszał od niego jako ostatnie. Nie znam go, nie wiem, o kim mówisz, nie mam z nim nic wspólnego. To były ostatnie słowa, jakie Pan usłyszał. I Piotrowi bardzo zależało na tym, żeby powiedzieć coś jeszcze. Piotr, grzesznik, potrzebuje zmartwychwstania. Potrzebuje dokończyć swoją rozmowę z Mistrzem. I dlatego biegnie. Biegnie, pochyla się nad grobem i doznaje zawrotu głowy. Jeżeli cokolwiek zrozumiał, jeżeli cokolwiek zobaczył, to doznaje zawrotu głowy jak człowiek, który z górskiego szczytu patrzy w wielką przepaść. Bo Piotr w tej chwili spojrzał w najgłębszą przepaść. Spojrzał w otchłań, która pochłonęła śmierć i pochłonęła grzech. W otchłań, w której szatan został pokonany. Krzyż Chrystusa, który miał być narzędziem śmierci, wydał owoc życia. A grób, który na zawsze miał być grobem Chrystusa, na zawsze stał się grobem śmierci. Nie ma Pana w grobie. Nie ma, bo zmartwychwstał. Przeszedł ze śmierci do życia. I Piotr może zapomnieć o swojej zdradzie. Piotr może swój grzech rzucić w otchłań i pójść za Mistrzem. I powiedzieć te słowa, których tak bardzo pragnął. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Piotr potrzebował zmartwychwstania, aby wypowiedzieć te słowa. A my? My też potrzebujemy zmartwychwstania, aby nasze grzechy mogły być odpuszczone, abyśmy mocą zmartwychwstałego mogli zwyciężać z naszą słabością, rozpaczą, aby nasze życie nabrało sensu i blasku. Przed laty ukazał się film zatytułowany Godziny ciemności. Film ten opowiada o tym, jak archeolog udaje się do Jerozolimy, aby raz jeszcze zbadać sprawę Jezusa z Nazaretu. Prowadzi tam pracę, poszukując grobu Chrystusa. W końcu odnajduje jakiś grób, którego położenie i forma zdają się w pełni odpowiadać ewangelicznym przekazom. Jest tylko jedna różnica. Ten grób nie jest pusty. Odnaleziono w nim szczątki człowieka pochowanego 2000 lat temu. Mężczyznę w średnim wieku. Stwierdzono ślady jego męki, nakucia w czaszce, ślady wbijania gwoździ w kostkach dłoni i stóp, uszkodzenie żeber na jednym boku, dokonane najprawdopodobniej pchnięciem włóczni. Szokująca diagnoza nasuwa się sama. Chrystus nie zmartwychwstał, skoro grób nie jest pusty. Całe więc chrześcijaństwo jest owocem przykrej pomyłki. Ta wieść idzie w świat. Radio, telewizja, gazety, internet na pierwszych stronach podają tę sensacyjną wiadomość. Jednak Chrystus nie zmartwychwstał.
W dalszej części tego filmu na ekranie ukazany jest koszmarny obraz świata po otrzymaniu tej wiadomości. Gasną wieczne lampki przy tabernakulach, z których usuwa się Najświętszy Sakrament. Kapłani opuszczają parafię, kościoły zamienia się w garaże, rozwiązują się zgromadzenia zakonne, z dalekich krajów wracają zawiedzeni misjonarze. Z byle jakich powodów rozwodzą się małżeństwa, rozbijają rodziny. Siostry zakonne przestały opiekować się chorymi i umierającymi. Nie ma już chętnych do pracy wśród trędowatych i chorych na różne ciężkie, zakaźne choroby. Chorych ogarnia rozpacz. Świat ogarniają tytułowe godziny ciemności. Zaskakujące jest jednak zakończenie tego filmu. Oto na ekranie pojawia się reżyser i wyjaśnia. Tak wyglądałby świat, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. I mówił dalej. Wymyśliłem tę historię po to, aby ukazać ludziom, jak koszmarny byłby świat, gdyby Chrystus naprawdę nie zmartwychwstał. Ale to nie jest jedyny powód naszej wiary. Zmartwychwstanie jest nam nie tylko potrzebne, jest prawdą. Podczas oktawy Wielkiej Nocy Kościół w liturgii słowa przedstawi nam całą galerię postaci, które stały się wiarygodnymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Usłyszymy o wielu spotkaniach uczniów ze zmartwychwstałym mistrzem. Usłyszymy, że w tych spotkaniach uczestniczyło ponad 500 osób, które Jezusa widziały, dotykały, rozmawiały z Nim. W ósmym dniu widzimy niewiernego Tomasza, który wkłada rękę do przebitego boku zmartwychwstałego Chrystusa. Cała historia Kościoła też jest pełna ludzi, którzy po prostu na co dzień spotykali Zbawiciela. Święty Jan Paweł II obok nich postawił naszą skromną rodaczkę, świętą siostrę Faustynę Kowalską. Siostra Faustyna jest dla naszych czasów szczególnym świadkiem zmartwychwstania. Nie była ani wykształcona, ani specjalnie zdolna, ale nie musiała sobie udowadniać, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, bo ona po prostu z Chrystusem spotykała się codziennie i codziennie z Nim rozmawiała. Wyznawanie zmartwychwstania Chrystusa od początku miało też swoich przeciwników. Starsi ludu zaraz po niezwykłym opustoszeniu grobu przekupili żołnierzy trzymających straż i polecili im: rozpowiadajcie, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Dzisiaj również są tacy, którym zależy, aby ludziom odebrać tę nadzieję, którą daje zmartwychwstały Chrystus. Próby zafałszowania prawdy o zmartwychwstaniu są wręcz częstsze i uzbrojone w nowoczesne środki techniczne. Powstają o tym filmy, książki. Ciągle bombarduje się naszą wiarę w zmartwychwstanie nowymi rewelacjami. Mówię nowymi w cudzysłowie, bo w gruncie rzeczy od kłamstwa jerozolimskiego nic nawet nowego na ten temat nie wymyślono. A przecież nawet nie chcemy sobie wyobrażać świata, w którym ludzie przestaliby zachowywać Boże przekazania. Gdyby zamiast miłości i przebaczenia stosowali prawo odwetu i zemsty. Gdyby przestali się modlić, spowiadać. Gdyby zabrakło takich ludzi jak nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, jak Święta Matka Teresa z Kalkuty. Gdyby zabrakło tylu wspaniałych chrześcijan, którzy żyją pośród nas i wyświadczają ludziom tyle miłości i dobra. Czy chcielibyśmy żyć w takim świecie? A tak wyglądałby świat i życie ludzi, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Dlatego radujmy się dziś z całego serca, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.
Śmierć nie mogła zwyciężyć tego, który jest życiem. Zmartwychwstał, bo tak przyrzekł swoim uczniom. Zmartwychwstał, by przynieść nam odkupienie. Zmartwychwstał, żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym po to, abyśmy i my zmartwychwstali i żyli z Bogiem w wiecznej szczęśliwości. Poprzez swoje zmartwychwstanie niesie Pan Jezus całemu światu nadzieję lepszego, bardziej ludzkiego życia tu na ziemi i życia w wiecznym szczęściu w niebie. Borykający się z różnymi problemami współczesny świat potrzebuje tej radosnej nowiny. Potrzebuje świadków zmartwychwstania. Potrzebuje mnie i Ciebie. Głośmy zatem, że Chrystus zmartwychwstał. Głośmy, że miłość jest mocniejsza od nienawiści, życie od śmierci. Głośmy, że tak jak Chrystus zmartwychwstał, i my zmartwychwstaniemy. Radujmy się z całego serca i rozgłaszajmy wszystkim tę radosną nowinę. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.